Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w kwietniu. Kwiecień dla pracowników i pracodawców powinien być kojarzony z Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest również organizowany jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Ten dzień przypada na 28 kwietnia. I o poczuciu bezpieczeństwa, o tym dniu, o wypadkach przy pracy będziemy rozmawiać w takim gronie. Ewa Urbanek, Magdalena Joda i Małgorzata Kochańska. Ewa. Witam, ja się nazywam, to już Małgosia mnie przedstawiła, Ewa Urbanek, jestem zastępcą dyrektora w firmie Seka w oddziale w Szczecinie. Ponad 30-letnie doświadczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy i krótki epizod kilkuletni w Inspekcji Pracy. Magdalena. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Joda, kierownik koszalińskiego oddziału firmy Seka i w branży ogólnie już od ponad 15 lat. Tak skromnie? Na początek. Okej, dobrze. To też jest ważna cecha, że rozmawiają kobiety o bezpieczeństwie. Ja nazywam się Małgorzata Kochańska i jestem doradczynią prezesa zarządu Seka. Mój staż jest ponad 25-letni w zakresie ochrony zdrowia i ochrony człowieka w procesie pracy. I dlatego właśnie zaprosiłyśmy się, spotkałyśmy się w temacie bezpieczeństwa, aby wyjaśnić sobie pewien fenomen, który istnieje właśnie w naszym wieku. Teraz przeżywamy rewolucję cyfrową, czyli mamy przemysł 4.0, a nawet już się mówi o przemyśle 5.0. Czy właśnie ta cyfrowa gospodarka, przejście na automatyzację procesów pracy, czy to jest przyczyna również osłabienia tego poczucia bezpieczeństwa? Tutaj wyświetlamy Państwu ten slajd, trójkąt Maslowa, który jest powszechnie znany i jak widać bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych kategorii życia dla człowieka. Za chwileczkę pokażemy Państwu, jak to się przekłada w statystykach, no bo prosta definicja bezpieczeństwa to jest stan między jednym zagrożeniem a drugim zagrożeniem, a brak bezpieczeństwa powoduje urazy i pogorszenie stanu zdrowia, czyli tak prosto mówiąc wypadki przy pracy. I właściwie dzisiaj się mamy zastanowić w tym dniu 28 kwietnia, który jest temu poświęcony, dlaczego te wypadki się zdarzają, skoro bezpieczeństwo jest takim najważniejszą kategorią. Jak myślisz, Ewa? Ta hierarchia potrzeb, którą tutaj przedstawiamy, ona pokazuje to bezpieczeństwo na tym właśnie wysokim poziomie, na drugim poziomie poza potrzebami fizjologicznymi, ale tak naprawdę to poczucie bezpieczeństwa, ta potrzeba bezpieczeństwa, ona jest bardzo silna w wieku bardzo młodym. Maleńkie dziecko, małe dziecko, które potrzebuje opieki rodziców, które potrzebuje właśnie ciągłego zapewniania mu bezpieczeństwa i poznaje zagrożenia, poznaje w swoim życiu zagrożenia. I wydaje się, że w tym wieku starszym, kiedy już wchodzimy na rynek pracy, poczucie bezpieczeństwa mamy na takim poziomie, powiedziałabym, znamy już zagrożenia, znamy ewentualne skutki i to poczucie bezpieczeństwa już nie jest nam takie potrzebne, staje się w tej hierarchii potrzeb może mniej właśnie istotne. Ale teraz pytanie powstaje, czy to chodzi o nasze przyzwyczajenie, że czujemy się po prostu bardziej pewni,
Nie wiem, jak myślicie. Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, tak, bo zależy od tak naprawdę każdego z nas. Mówiłaś tutaj, Ewa, o tym poczuciu bezpieczeństwa, które przypisane jest zwłaszcza młodym, małym ludziom, i to bezpieczeństwo rodzic, dziecko, no ale idziemy przez życie, stajemy się osobą dorosłą z jakimś bagażem właśnie tych doświadczeń, czy my sobie możemy na pewne ryzyko pozwolić, czy nie. I to jest ten pierwszy element, który będzie kształtował to nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo, kiedy podejmiemy pracę. Tak sobie myślę, i ono dla każdego człowieka będzie inne. No i teraz pytanie, jak też wprowadzą nas do tej pracy. Więc to jest chyba taka długa ścieżka budowania indywidualnie u każdego człowieka, jak on będzie to bezpieczeństwo postrzegał. To jest bardzo cenna uwaga, dlatego że po pierwsze, patrząc na statystyki wypadków przy pracy, tutaj w skali krajowej, okazuje się, że najwięcej zdarzeń wypadkowych mają właśnie nowo przyjęci pracownicy ze stażem do 3 lat. Czyli tutaj to jakby fałszywe poczucie bezpieczeństwa jest, że oni, jak ja robię takie na swoje potrzeby takie badania wśród uczestników szkoleń BHP i w zakładach, to nikt nie obawia się tego, że może im się stać, cytując pracowników, krzywda w danym zakładzie pracy, bo mają takie, mają poczucie właśnie bezpieczeństwa, że ten zakład pracy, czyli rozumiany jako obiekt budowlany, narzędzia pracy, którymi się posługują, i środki pracy, nie powinny stanowić dla nich zagrożenia. Natomiast statystyki pokazują co innego, że potem mamy tych pracowników tak zwanych z 10-letnim, 15-letnim stażem, czyli ci, którzy już się przyzwyczaili do tej pracy i żadne zmiany organizacyjne, zmiany procesowe nie mają na nich wpływu, bo to jest to, o czym Magda mówi, że oni się przyzwyczaili już do pracy, tak? I co bardzo ważne też powiedziałaś, to co w tej chwili pokazują statystyki, że te wypadki przy pracy wyraźnie spadają, w związku z tym należy się zastanowić, zobaczcie, Polska też nie jest nie jest w czołówce krajów, które jakby definiuje się przez wypadki przy pracy, natomiast o to jest bardzo, bardzo istotne, wykres, gdzie nic się nie zmienia, jeśli idzie o ludzkie przyczyny zdarzeń wypadkowych. Czyli to, co powiedziałaś, że do każdego indywidualnie należy podchodzić, to znaczy, że tak jak mamy właśnie, że przyczyną zdarzeń wypadkowych jest człowiek, jego zachowanie, czyli czy zgadzacie się z tezą, że teraz każdy kierownik, pracodawca powinien być coachem dla swojego pracownika, wsparciem? O, ja bym bardzo chciała, żeby tak było, bo po pierwsze przykład idzie z góry, tak, to taka rzecz, którą dobrze wiemy. Po drugie, no właśnie, jak rozmawiam z uczestnikami moich szkoleń, to bardzo często dochodzimy do takiej refleksji, że gdybyśmy dbali po prostu o siebie, mieli takie prywatnie podejście do naszego życia, tą świadomość, że jest ono tylko jedno i trzeba o nie dbać, to w miejscu pracy też zachowywalibyśmy się bardziej bezpiecznie. Czyli bardzo często uczestnicy szkoleń wskazują na to, że generalnie nie zastanawiają się nad swoim bezpieczeństwem ani w życiu codziennym, ani w pracy. No właśnie pytanie, Ewa, dlaczego? To jest właśnie to pytanie, na które chyba żadna z nas nie da odpowiedzi. Ale możemy to tylko tymi swoimi doświadczeniami tutaj popierać, doświadczeniami szczególnie w rozmowach, z rozmów z pracownikami. Natomiast dosyć takie niepokojące jest to, że ten trend, jeżeli chodzi o przyczyny wypadków, on się nie zmienia. Właściwie trzeba by było sięgnąć gdzieś 20, a nawet 30 lat wstecz, żeby zobaczyć, że tam częstszą przyczyną były przyczyny techniczne. Tak. Bo jeżeli weźmiemy tą systematykę, według której
dzielimy sobie przyczyny, zazwyczaj taka systematyka jest przyjęta, podział na techniczne, organizacyjne i ludzkie, to organizacja to przecież też ludzie. Więc cały czas ten człowiek jest najsłabszym ogniwem i gdybyśmy sobie tutaj sięgnęli też do przykładów statystyk policyjnych, jeżeli chodzi o ruch drogowy, o wypadki drogowe, to tam nawet pokazane jest, że ponad 90% przyczyn wypadków leży po stronie człowieka, czy to pieszego użytkownika ruchu, czy to właśnie kierowców. A więc gdzieś właśnie ten trend się utrzymuje, a my po prostu tracimy chyba uważność. Ja bardzo często się właśnie odnoszę do tego twierdzenia, bo robimy pewne rzeczy rutynowo, robimy pewne rzeczy nie zastanawiając się nad tym, co robimy, i ten brak uważności pewnie ma duży wpływ. Ja sobie pozwalam nawet często w ryzyku zawodowym, w opracowaniach do oceny ryzyka zawodowego używać tego sformułowania, że należy zachować uważność, uwagę. Tak, uważność, a nie ostrość. Tak, tylko że uważność nie może być jedyną formą tej bariery, którą pracodawca zatwierdza. Zresztą zauważcie, że generalnie ten dzień 28 kwietnia to tak naprawdę celebrują tylko pracownicy służby BHP, a nie pracodawcy i pracownicy. Czyli my w środowisku zwracamy uwagę, że nieodpowiednia organizacja pracy i właśnie te zachowania pracownika, to Magda bardzo dobrze mówiła o tym, że właśnie nie zwracamy uwagi, ale pytanie jest znowu, dlaczego nie zwracamy uwagi? W tych wypadkach, co Ewa, ty powiedziałaś, bo statystyka utonięć, wypadków komunikacyjnych zdecydowanie jest wyższa niż wypadki śmiertelne w procesie pracy. Zresztą nowa statystyczna karta wypadków mówi o tej uważności, tak? Że klasyfikuje brak uważności, brak koncentracji na wykonywanej czynności jako jedną z przyczyn ludzkich zdarzenia wypadkowego. Ale ja ciągle będę wracała do pytania, dlaczego? Bo jak się źle kąpię po pijaku, to wiem, to jest moja wina. Dlaczego? Czy sama konstrukcja, konstrukt, jakim jest organizacja pracy, zakład pracy, nie i ten nacisk, który pracodawcy dają poprzez kampanie społeczne, plakaty, szkolenia, czy to nie powoduje tego, że pracownik jakby o tym, co Magda mówi, zwalnia się z myślenia o swoim bezpieczeństwie? Tu myślę, że mogłobyśmy podać wiele różnych przyczyn i musimy wyjść jakby z różnych stron. I od strony pracownika, bo to znowu wejdziemy w tą kwestię indywidualnego postrzegania zagrożeń, tak? Każdy z nas będzie interpretował to inaczej, właśnie w zależności od dotychczasowych doświadczeń, przekonań, wiedzy swojej, tak? Druga kwestia, świadomości i odpowiedzialności kadry zarządzającej, czy też samych pracodawców. Tu bym poszła nawet dalej jeszcze w kwestię przepisów, czyli konsekwencji, tak? Jakie taki pracodawca może ponieść, jeśli ze swoich obowiązków się nie wywiązuje. No bo gdybyśmy porównały teraz tak zero-jedynkowo podatki, które trzeba zapłacić i jak się tego nie dokona, prawda? No to konsekwencje są bardzo szybkie, oczywiste i bolesne. Czy w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy też tak jest? No to każdy z nas wie, że nie. Więc na każdej płaszczyźnie, jakbyśmy się przyjrzały, to możemy znaleźć wiele czynników, które właśnie nie będą pomagały, wydaje mi się, w przestrzeganiu, w budowaniu kultury tego bezpieczeństwa i higieny pracy. I myślę, że tutaj na każdą z tych sfer trzeba byłoby znaleźć te źródła wpływów, które będą pomagały, tak? Czyli przepisy, przestrzeganie tych przepisów, budowanie świadomości zarówno w kadrze zarządzającej wśród pracodawców, ale też indywidualnie wśród pracowników. I tu bym się do tego wywołanego coacha wcześniej odwołała jeszcze, Małgosiu, bo tak jak każdy postrzega inaczej te zagrożenia, to tak samo to właśnie ta kadra kierownicza może pomóc pracownikom w odnalezieniu tych powodów, dla których dla nich warto będzie przestrzegać te zasady bezpieczeństwa. Tak? I ja na szkoleniach właśnie tak pytam,
Co Waszym zdaniem mogłoby Wam pomóc, żeby bezpiecznie pracować? Co mogłoby Wam pomóc, żeby zmienić dany nawyk? Jak Wy myślicie? Jak Wy sami to oceniacie? Tak? Nie tylko przez narzucanie norm i zasad, ale przez takie indywidualne podejście. Jeżeli ja wiem, że mam nieprawidłowy nawyk, to jak ja mogłabym go zmienić? Mogła zmienić. Ale trzeba wiedzieć, że mam nieprawidłowy nawyk. Ale o tym rozmawiamy na szkoleniach między innymi, tak? Więc to jest fantastyczna forma, żeby indywidualnie budować tą świadomość i szukać rozwiązań u podstaw, u źródła, u tych pracowników, prawda? Którzy te błędy popełniają i powoduje to występowanie właśnie wypadków. Zanim oddam głos Ewie, to jeszcze taka krótka refleksja. Mamy 5 milionów przedsiębiorców w Polsce, 15 milionów pracujących. Z tego Seka SA gdzieś około 100 tysięcy, 150 tysięcy szkoli. Więc nie trafimy do każdego pracownika, a badania statystyczne, które są podawane, dotyczą, że najwięcej zdarzeń wypadkowych jest w małych i średnich przedsiębiorstwach. A tam niekoniecznie jest Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i tam niekoniecznie kadra kierownicza jest nastawiona na tworzenie i kultury organizacyjnej, i kultury bezpieczeństwa, dlatego że wartością jest prowadzenie biznesu. Ewa, zgodzisz się ze mną? I tutaj tak, oczywiście też chciałam się odnieść do tego, co powiedziała Magda, bo to jest bardzo ważna rzecz, przepisy i zaangażowanie kierownictwa. Zresztą zaangażowanie kierownictwa wynika z norm, o których pewnie jeszcze dzisiaj też będziemy wspominać, ale przepisy, jakość przepisów, podejście może w naszym polskim prawie do kwestii szkoleń BHP, bo na pewno mi przyznacie, że jest szkolenia BHP w wielu przypadkach, tak jak opowiadają nam podczas naszych szkoleń pracownicy, szkolenia się albo nie odbywają w ogóle, albo są prowadzone w sposób bardzo skrócony, albo są bardzo złej jakości i pracownik nie wynosi z nich kompletnie nic. I druga kwestia, którą też Magda podniosła, to jest to przekazanie tej wiedzy pracownikowi, efektywnej wiedzy przez kadrę kierowniczą. Ale pracodawcy mówią do nas, że my prowadzimy szkolenia związkowe, roszczeniowe, że my uświadamiamy pracownika, jakie on ma prawa i obowiązki, że on nie powinien tej wiedzy w ogóle mieć, bo to jest niepotrzebne, bo tą wiedzę ma pracodawca i nawet nie musi wiedzieć kadra kierownicza. No dlatego ja bym tutaj szła w tym kierunku, żeby zmienić jednak formę, nie tylko formę, treść prowadzonych szkoleń, żeby szkolenia były skupione bardziej na ocenie ryzyka zawodowego i na umiejętności pracownika, który po szkoleniu będzie umiał ocenić ryzyko przed podjęciem swojej pracy. Czyli taka dynamiczna ocena ryzyka sytuacyjno-zadaniowego, czyli tak zwany DORSZ, który każdy powinien szybko przeprowadzić, zanim podejdzie do jakiegoś zadania, czy znajdzie się w pomieszczeniu, czy będzie chwytał narzędzie. No i ideałem byłoby to, żeby to było nawykowe, prawda? I żeby to najpierw właśnie pracownik umiał to ryzyko ocenić, jednocześnie, co się już dzieje w wielu zakładach pracy, umieć pokazać sytuacje potencjalnie wypadkowe, czy też niewłaściwe zachowania, czy sytuacje, które mogą zagrażać, prawda? I wtedy byśmy mieli pracowników z umiejętnością przekazywania tych informacji wyżej, tylko że oczywiście no dużo też zależy od podejścia kierownictwa poszczególnych szczebli, łącznie z samą górą, bo to jest bardzo też ważne. No tak, i tych normach, o których wspominałaś, czyli mamy teraz normę 45001 i normę, która jeszcze jest niewdrożona, jest suplementem do normy 45001, jest norma 45003 o zarządzaniu czynnikiem psychofizycznym, bo jak ze statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, 26 milionów zwolnień lekarskich, z tego 10-16% to są zwolnienia z tytułu zwolnień układu mięśniowo-szkieletowego i wyczerpania
zaniedbania i wypalenia zawodowego, czyli depresji, stanów frustracyjnych, które wynikają z procesów pracy. I właśnie cała ta koncepcja zmiany podejścia do bezpieczeństwa i higieny pracy, tego technicznego już mówię nie ma, trzymamy go w ryzach, przepisy one są, prosty przepis mówiący o tym, że nic nie może znaleźć na terenie zakładu pracy, organizacji pracowniczej, jeśli nie ma zgodności z deklaracją zgodności, czyli jest bezpieczne dla użytkownika i chodzi nam właśnie to, o czym rozmawiamy, ta organizacja, czyli świadomość kierownictwa i samego pracownika. Chodzi o to, żeby pracownik nie bał się zwrócić koleżance i koledze uwagi, że postępuje niewłaściwie, że i również nie miał obawy, że jak przekaże to kadrze kierowniczej, że będzie miał z tego tytułu reperkusje. Ale drogie panie, jeśli nasze zakłady pracy to są zjawiska towarzyskie, to tutaj, czy można było, a normy 45001, 45003 z tych 5 milionów przedsiębiorstw ma niewiele wprowadzonych, tak? To są duże korporacje i duże korporacje i duże zakłady pracy poradzą sobie z tym. One będą nawet coachować kadrę kierowniczą, a my mówimy o tej pozostałej, o mikro i średnich przedsiębiorstwach. Jak tam właśnie zmienić te zachowania w tym zjawisku towarzyskim? Magdalena. No, to są dwie kwestie moim zdaniem. Ta świadomość po pierwsze i mam wrażenie, że jeśli przepisy nie będą tutaj bardziej respektowane, nie będą wyciągane konsekwencje przy jednoczesnym wzroście świadomości, to będzie to bardzo powolny proces, tak? Więc tutaj jakby dwutorowo. No, inspekcja pracy, Ewa potwierdzi, skarży się teraz, nie może wykonywać planowych kontroli, ponieważ ma bardzo dużo indywidualnych skarg na pracodawców i wręcz inspektorzy mówią, że wzrost świadomości u pracowników nastąpił. Ale zamiast rozwiązywać to wewnątrz siebie w organizacji, występują w tym do Państwowej Inspekcji Pracy. Faktem jest jeszcze, że nasze rozporządzenie o szkoleniach ma 20 lat i powinno być zmienione, dlatego że już nie ma w czystej postaci pracownika fizycznego i w czystej postaci pracownika administracyjnego. Wiesz, tutaj na pewno bardzo też zależy od kosztów, jakie ponosi taki przedsiębiorca, tak? W małych firmach wiadomo, że czas to pieniądz, więc jeżeli mamy kilku pracowników i teraz z tej załogi trzeba wyjąć na cały dzień pracy, no to fizycznie ta praca nie będzie zrobiona, tak? Bo ten pracownik przez 8 godzin lekcyjnych powinien być na szkoleniu. Więc idąc zgodnie z tym hasłem, także czas to pieniądz, to pracodawca, taki przedsiębiorca będzie zawsze szukał rozwiązań, żeby ten czas szkolenia był jak najkrótszy. Wszystko też zależy od zagrożeń, chociaż to też indywidualna kwestia, bo znam firmę o dużych zagrożeniach na stanowiskach pracy przy obsłudze różnych maszyn, niedużych firm i tam też jakby tej świadomości nie dostrzegam, choć tych zagrożeń jest dużo, więc to pewnie nie będzie wyznacznik. Natomiast to dostosowanie szkoleń, to co mówisz o rozporządzeniu, które dość dawno zostało sformułowane, tam na pewno trzeba byłoby się zastanowić nad zmianami, no, ale też forma prowadzenia szkoleń. To w jaki sposób ta wiedza jest podawana, tak, żeby ten pracodawca nie czuł, że jest to czas stracony, bo nie ma pracownika na stanowisku, a jednocześnie niewiele wyniósł z takiego szkolenia, więc to jest też bardzo istotne. No i samo szkolenie też pracodawców i kadry kierowniczej. Jeżeli to będą szkolenia, gdzie oni dostaną dobrze podaną wiedzę, będą po takim szkoleniu świadomi swojej odpowiedzialności, tego, że odpowiadają za organizację pracy, za egzekwowanie od pracowników tego, czy przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tego, co grozi, prawda, jakie są konsekwencje, no bo tutaj też właśnie trzeba się zastanowić nad tą kwestią korzyści albo ewentualne konsekwencje, żeby pracodawcy zaczęli postrzegać BHP jako korzyść, która może ustrzec ich przed konsekwencjami,
tej sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku ciężkiego, śmiertelnego. Magda, ale mamy coraz mniej, więc tutaj nie zgodzę się z Tobą. Dlatego, że... Ale przypominam, że ideą, istotą bezpieczeństwa i higieny pracy jest zero wypadków, ma ich nie być. Tak? Nie, to nie chodzi o zero wypadków, bo wszyscy robią zero wypadków. Zobacz, nie ma w Polsce żadnego z tych 5 milionów przedsiębiorstw, nie ma żadnego przedsiębiorstwa, który miałby ryzyko niedopuszczalne. Wszystkie ma małe albo średnie. A takim jaskrawym przykładem są konkursy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie tysiące przedsiębiorstw tworzy na nowo ocenę ryzyka zawodowego po to, żeby uzyskać dofinansowanie inwestycyjne na poprawę swoich warunków pracy. Więc tutaj pracownik widzi ocenę ryzyka zawodowego na szkoleniu, jest dopuszczalne, akceptowalne, to dlatego ma to fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Tak, Ewa? No właśnie, pytanie, czy tak rzeczywiście jest, ale jak rozmawiamy o tych naszych statystykach, to może wróćmy do tego slajdu, który pokazuje, gdzie Polska jest, w którym miejscu. I to jest właśnie taka ciekawostka, bo wydaje nam się, że jest tak tragicznie, jeżeli chodzi o wypadki, a tutaj Eurostat pokazuje, to jest co prawda statystyka, która pochodzi z opracowania dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, taka analiza właśnie wypadkowości w krajach Unii Europejskiej. Na podstawie danych Eurostatu Polska, jak widzicie, jest na dosyć niskim poziomie, bo to jest 539 tysięcy wypadków, przepraszam, tak, 539 wypadków na 100 tysięcy zatrudnionych, a więc w ogóle jak my się mamy równać na przykład z Niemcami czy Portugalią, gdzie tych wypadków jest dużo, dużo więcej. W Niemczech tak w liczbach, liczba wypadków wynosi ponad 500 tysięcy, jeżeli mówimy o liczbie wypadków, prawda? Ale na co chciałam jeszcze tutaj zwrócić uwagę, żeby nie pozostawić tego slajdu, tego wykresu bez komentarza. Zwróćmy uwagę, że tu są pokazane zdarzenia powodujące przynajmniej 4 dni absencji i pokazuje to podejście różne do statystyk wypadkowych w różnych krajach, gdzie Eurostat notuje tylko te, które właśnie zadziały się, spowodowały skutki w postaci więcej niż 4 dni, przynajmniej 4 dni niezdolności do pracy. A więc jak sobie spojrzymy na poprzedni slajd, gdzie mamy liczbę wypadków, to zwróćcie uwagę, że według GUS-u w 2021 roku było w Polsce 68 tysięcy ponad wypadków, natomiast według Eurostatu 41, czyli jak wiele jest zdarzeń wypadkowych, które powodują niewielkie skutki albo w ogóle nie powodują niezdolności do pracy i powodują tylko potrzebę zapewnienia pierwszej pomocy, albo niezdolność do pracy właśnie do maksymalnie tych 4 dni. Ale to Ewa potwierdza, że technicznie jesteśmy na dobrym poziomie, że nie ma już te ciężkie wypadki śmiertelne spadają, że to zagrożenie mamy w ryzach, natomiast tu ciągle od lat, bo jakbyśmy nawet od 1918 roku sprawdzali statystykę, ale powiedzmy od 1997 roku, gdybyśmy sprawdzali statystykę i Eurostatu również, no to przyczyna ludzka jest najważniejsza, tak? Czyli nad tym się świat zastanawia, tak? Nad tym się ten behawioryzm, dlaczego właśnie człowiek, który ma, który tutaj ma to poczucie bezpieczeństwa jakby w DNA, tak? Że powinien dbać i przychodzi do pracodawcy, widzi dokumentację, że jest OK i on, to też co pracodawcy mówią, bo to teraz mówimy o tym, żeby właśnie to zdrowie psychiczne, tak? Czy zdrowie psychiczne zależy tylko i wyłącznie od środowiska pracy? Pewno nie, to co Magda ciągle powtarza, że każdy jest indywidualny. To teraz pytanie, czy zakład pracy, pracodawca
ma być również takim pomocą psychologiczną dla każdego pracownika? Czy ma zastąpić służbę zdrowia, tak? No, w tym, tak? Bo czy zakład pracy jest od tego, żeby pielęgnować pracownika, żeby się troszczyć o niego? To ładnie powiedziane, Małgosiu. Po kolei, czy zastąpić służbę zdrowia? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że chyba nie o to chodzi. Ale na pewno jesteśmy, tak nazywając to pół żartobliwie, czy też kolokwialnie, jesteśmy stworzeniami stadnymi, więc jeżeli czujemy przynależność, tak, do pewnego grona, a może nim być również zakład pracy, bo to też przecież relacje pewne, na pewne rzeczy mają wpływ i pozytywnie albo negatywnie potrafią tworzyć pewne zależności, to fajnie by było, gdyby ten zakład pracy również był takim wsparciem na wielu płaszczyznach, nie tylko tej zawodowej dla pracownika. Natomiast jeszcze chciałabym się odnieść do tej oceny ryzyka, bo to jest bardzo dobre narzędzie i też tutaj fajnie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się wpływać na firmy, żeby one zwiększały to bezpieczeństwo. I tutaj założyłaś taką tezę, Gosiu, że pokazuje temu pracownikowi, tak, że jest ryzyko akceptowalne i przez to stwarza jakieś takie zafałszowane poczucie bezpieczeństwa, to ja bym tu chciała jeszcze postawić znak zapytania, w jaki sposób ta ocena ryzyka jest przedstawiana pracownikom, o ile w pełni rzeczywiście, bo ja się bardzo często spotykam z takimi informacjami, że dokument jest pozostawiony na stole, przekazany pracownikowi, który ma 15 minut na to, żeby się z takim dokumentem zapoznać. No i teraz pytanie, ile on jest w stanie w ciągu tych kilkunastu minut rzeczywiście poznać tej wiedzy, na ile jest w stanie ją rozumieć prawidłowo, czy zgadza się z tym, co jest tam zapisane, bo to też musimy brać pod uwagę. Więc sama ocena, samo stworzenie oceny ryzyka w sobie nie załatwia nam rzeczy, tak? Kwestia instruktażu stanowiskowego i tego, jak jest to przekazywane pracownikom. Dopiero wtedy możemy uznać w pełni, że jeżeli zostanie to zrobione poprawnie, że pracownik wie i rozumie i dopiero wtedy możemy rozpatrywać, moim zdaniem, czy został mu pewien obraz zafałszowany, czy nie. Więc to bym od tego wyszła. No i idąc dalej, to jakie jest zaangażowanie miejsca pracy osób przełożonych, kadry kierowniczej, pracodawcy, może mieć wpływ też na te postawy właśnie pracowników. Więc od tego... Jeszcze raz, przepraszam, że się wtrącę na chwileczkę, bo jeszcze raz się powtarza ten aspekt zaangażowania pracowników z podstawowego szczebla. Pracowników produkcyjnych, pracowników na najniższych szczeblach hierarchii czy struktury organizacyjnej, właśnie w tą ocenę ryzyka, czyli nauczenie najpierw, żeby to ryzyko oceniać na poziomie podejmowania poszczególnych zadań zawodowych. Tak, a my wiemy, że często ocena ryzyka zawodowa jest zrzucona na służby BHP i służba BHP musi właśnie bez obserwacji, bez danych statystycznych i jakby musi zrobić, żeby była akceptowalna i żeby pracownik dopuszczać, bo potem jest problem, a jak jest nieakceptowalna, to co? To znaczy, że nie można dopuścić pracownika do pracy, tak? Więc dlatego mamy tą akceptowalność, dopuszczalność. Prawdą jest to, co mówicie, że to też środowisko potwierdza, że ocena ryzyka zawodowego jest takim kierunkowskazem dla pracodawcy, bo tam jest nie wszystko. Tam w tej ocenie ryzyka jest wszystko, cała organizacja, kultura organizacyjna, jaką powinien pracodawca i pracownik zrobić, żeby nie było dobrze, zero wypadków, ale też żeby były rejestrowane, czy były zgłaszane zdarzenia potencjalnie wypadkowe, bo same wiecie z waszego doświadczenia, że tam, gdzie zakład pracy ma zero wypadków, wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie, że są zdarzenia potencjalnie wypadkowe albo są wypadki
niezgłaszane. Niezgłaszane. Czyli czy pracodawca, teraz takie pytanie do Was. Czy pracodawca, który ma w rejestrze wypadków i podejrzeń o choroby zawodowe zero, czy powinien twierdzić, że u niego jest bezpiecznie? Ewa. Na pewno nie. Tutaj jeszcze właśnie odnosząc się do tej oceny ryzyka, która jest w całości od początku do końca na poziomie akceptowalnym. Przy każdym zagrożeniu mamy ten najniższy poziom, bo już prawdopodobnie wszystko zrobiliśmy i tak jak ustaliłyśmy, jest to często nieprawdą. To ja bym widziała tutaj jeszcze jeden problem. Chociaż myślę, że to jest też temat na jakąś kolejną rozmowę, ale czy przypadkiem od momentu, kiedy zostały w naszych przepisach prawa, został wprowadzony w przepisach prawa obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego przez pracodawców, czy tu nie został popełniony błąd, bo organy nadzoru oczekują od pracodawcy, żeby właśnie wszystko było na zielono, mówiąc tak w cudzysłowie. I żeby stosować i zastosować takie rozwiązania profilaktyczne, takie rozwiązania, które, nie przychodzi mi jedno brzydkie słowo do głowy, ale nie chciałabym tego tak nazywać, rozwiązania, które powodują wyłączenie myślenia u pracowników. Czyli cały czas idziemy w tym kierunku techniki, tak, a nie dbamy o ten aspekt psychologiczny. Czyli znowu dochodzimy chyba do tego wniosku, że my te techniczne rozwiązania mamy już ogarnięte. No może troszeczkę gorzej w tych mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie jest mniej pieniążków, ale weźmy pod uwagę postęp techniczny, który już spowodował bardzo poważny wzrost poziomu bezpieczeństwa również w małych zakładach pracy, bo te maszyny, urządzenia, które są wyposażane, stanowisko pracy są na bardzo dobrym poziomie. Także cały czas ten człowiek, a jeszcze mówiąc tutaj o zero wypadków, to na pewno wiemy wszystkie, że w różnych przedsiębiorstwach, szczególnie z kapitałem zagranicznym, jest wprowadzona taka podwójna ewidencja. Jedna ewidencja obejmuje wypadki właśnie takie, które skutkują niezdolnością do pracy co najmniej. Natomiast nie ma w tej ewidencji takich zdarzeń wypadkowych, które powodują, tylko wywołują potrzebę udzielenia pierwszej pomocy. Czyli naklejenie plasterka, czy powiedzmy jakieś inne drobne czynności. Przepłukanie oczu. I powrót pracownika na swoje stanowisko pracy. Natomiast w wielu krajach zachodnich mamy ten piąty element definicji wypadku przy pracy, czyli zdarzenie nagłe, przyczyna zewnętrzna, uraz lub śmierć, związek z pracą oraz niezdolność powyżej na przykład 3 dni. Stąd, jak rozmawialiśmy wcześniej o tych statystykach wypadkowych, Eurostat odnotowuje tylko te zdarzenia, które skutkują co najmniej czterodniową niezdolnością do pracy, żeby wyrównać te statystyki, żeby pokazać, jak to w Europie wygląda realnie. Czyli może tutaj też jest pies pogrzebany, że nie mając tego piątego elementu definicji wypadku, tej niezdolności do pracy, to powoduje, że ukrywane są, może za dużo powiedziane, zapominane, niezauważane, niezgłaszane zdarzenia, które skutkują tylko pierwszą pomocą, potrzebą udzielenia pierwszej pomocy, a co za tym idzie, w danym zakładzie pracy nie zgłasza się również sytuacji potencjalnie wypadkowych. Tak jest. Magda? Tak, zgadzam się, że ten element jest nam potrzebny i nie powodowałoby to takiego wahania właśnie przy tych sytuacjach, kiedy mamy do tak powszechnie nazywanym błahym urazem. Tego się nie zgłasza albo zgłasza się to po czasie, kiedy okazuje się, że to nie jest jednak błahe i tak do końca nie wiadomo, co zrobić. Jak ktoś sobie tylko ten paluszek kartką papieru, mówiąc żartobliwie, przetnie, definicja jest spełniona,
Ale tak. Zgłaszać, nie zgłaszać, no Państwowa Inspekcja Pracy powie, no zgłaszać. Definicja mówi o tym, że każde takie zdarzenie powinno być procedowane, tak? Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie powypadkowe, tak, powołać zespół i tak dalej. Więc na pewno ten piąty element definicji wprowadziłby takie potrzebne doprecyzowanie, moim zdaniem. Tak. Ja tylko chcę powiedzieć, że zrobiłam taki research wśród naszych klientów, czy SECA SA wpływa na poziom kultury bezpieczeństwa i przede wszystkim mierzonej kryterium wypadkowości. I muszę Wam powiedzieć, że tak, że mamy taki powód do pochwalenia się, że przed SECA tych wypadków było więcej, a po SECA statystycznie, bo to nawet w najwyższej kulturze organizacyjnej może dojść do zdarzenia wypadkowego, bo wiemy, że to jest coś, co jest nieprzewidywalnego i jakieś dzieje się wtedy, kiedy coś właśnie się załamie, ale tych wypadków właśnie z winy człowieka, ewidentnej winy człowieka, czy właśnie jest mniej. Jest mniej, czyli tu mamy taki, jako SECA mamy sukces i trzeba to kontynuować. Natomiast jeszcze wracając do tego, koszty wypadków. Nie zawsze pracodawcom pokazuje się, jak nawet ten błahy, czyli lekki wypadek, bo do niedawna jeszcze w GUS-ie funkcjonował taka definicja lekki wypadek, czegoś takiego nie ma. Nie pokazujemy pracodawcy, ile to tak naprawdę ten wypadek kosztuje. Bo to nie jest tylko właśnie plasterek, o czym mówi Ewa, to jest też czas tej osoby, która nie pracuje, która ten plasterek przykleja i dalej, jeśli jest to powyżej, jest w ogóle zdarzenie zgłoszone i rejestrowane, czy procedowane, jak mówi Magda, to jest praca zespołu powypadkowego. Tak w skrócie można powiedzieć, że to są takie bezpośrednie koszty wypadku. Czyli podsumowując, bezpieczeństwo jest moralnym obowiązkiem każdego z nas, a nie tylko pracodawcy, tak, zgadzacie się, i że tutaj zarówno pracodawca, w rozumieniu również kadra kierownicza i pracownik, mamy dużo do zrobienia, naprawienia, a jednocześnie właśnie, czy służba BHP będzie tą pierwszą pomocą psychologiczną, i takie końcowe zdanie po kolei bym prosiła o wypowiedź. Służba BHP może wspierać, ale bez inicjatywy i takiego silnego zaangażowania ze strony pracodawcy i kadry kierowniczej tego najwyższego szczebla, inspektor BHP, służba BHP nie zrobi nic. Tak. My możemy być jednym z elementów i to też bardzo często słyszę na sali szkoleniowej. A w kodeksie pracy jest taki zapis w obowiązkach pracownika, że ma on współdziałać z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. I dopóki pracodawcy nie zaczną słuchać też swoich pracowników, tak, to musi przebiegać w obie strony, żeby działało. No to nie dostaniemy tego oczekiwanego efektu. I ja bym jeszcze przeskoczyła, zostałabym na tej piramidzie Masłowa. Już ją sobie tutaj przełączę. O, zaczęłyśmy wszystkie razem. Bo słuchajcie, ja mam taką tutaj konkluzję, że nie tylko bezpieczeństwo, ale te kolejne potrzeby, które też wybrzmiały w naszym szkoleniu, w naszym spotkaniu, bo to i ta przynależność, prawda, ale też szacunek i uznanie, bo jeżeli dbam o czyjeś bezpieczeństwo, to znaczy, że szanuję, tak, interes i zawodowy, i prywatny danej osoby. Jeżeli robię szkolenia z BHP, z prawdziwego zdarzenia, jeżeli przeprowadzam instruktaż stanowiskowy tak, jak on powinien być przeprowadzony, to ja daję pewną wiedzę temu człowiekowi, więc wpływam też na jego rozwój. I tutaj jakby wszystko mi się sprowadza do przekonań.
Czyli ta psychologia jest konieczna i moim zdaniem powinien ten element być wprowadzany, ta właściwa komunikacja na dobrym poziomie, rozwijanie tych umiejętności interpersonalnych, po to, żebyśmy właśnie potrafili temu drugiemu człowiekowi wyjaśnić, jakie ma korzyści, a jakie może mieć straty, jeżeli o to bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy nie będzie dbał. A to się zaczyna wszystko znowu od dbałości o nas samych, tak? I od tego myślę, że powinniśmy też wszyscy zaczynać. Okej, okay. I tym samym sposobem przeszłaś, dziękuję Wam bardzo. I ostatni kamyczek do naszego ogródka z zakresu bezpieczeństwa. Czy to, o czym mówicie, jest sens rozwodniać, że jest bezpieczeństwo, że kobiety w bezpieczeństwie i higieny pracy mają więcej do powiedzenia, są właśnie predysponowane do tego, do tej miękkości, o czym Magdalena mówi, właśnie w świecie tego, że jest taka tendencja teraz w środowisku, aby kobiety się w BHP zjednoczyły i wprowadziły nową wartość. Tak? Czy my wprowadzamy jako kobiety inspektorki BHP, pracownice Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, nową wartość? Właśnie tą, o której Magda mówiła, taką właśnie miękkość w wprowadzeniu zajęć, czego właśnie o... Patrzą też na statystyki, że kobiety mniej ulegają wypadkom przy pracy, bo są właśnie bardziej uważne, bardziej rozważne, bo widzą, że ktoś na nich w domu czeka i tak dalej. Ewa. Ja myślę, że ten schemat, który tutaj widzimy, ten wykres, trzeba by było bardziej głęboko analizować, pokazując tutaj na przykład wypadki w tych zawodach sfeminizowanych, czyli na przykład w edukacji, czy też w służbie zdrowia, żeby można proste jakieś wnioski z niego wyciągać. No i po prostu tak jest, że kobiety mniej ulegają, ale jeżeli chodzi o tą naszą rolę, jeżeli odnosimy ten temat do służby BHP, no to może BHP-ówki, że tak powiem, chciałyby bardziej zaopiekować pracowników czy zakład pracy jako taki, organizację, ale ja nie widzę tutaj jakichś różnic czy potrzeby wyodrębniania tego właśnie naszego kobiecego podejścia. Dziękuję, Magda. Ja myślę, że to jest tak obszerny temat i można by tutaj pod tak wieloma aspektami to rozpatrywać, no bo też sama dziedzina BHP jest dziedziną bardzo szeroką i teraz gdybyśmy chcieli się zastanowić, gdzie bardziej być może kobieta, bardziej mężczyźni albo odwrotnie, to musiałybyśmy następną godzinę spędzić. Wydaje mi się, że jednak trochę na korzyść kobiet bym przemówiła, w tą stronę bym się kierowała, właśnie w tych umiejętnościach interpersonalnych, tak, że tak, ta miękkość jest potrzebna, bo ludzie też potrzebują tego, żeby być zauważonymi. I tu nawet na takim szkoleniu okresowym BHP, jeżeli my się damy temu człowiekowi wypowiedzieć, to jest coś, co Gosia też mówiłaś na początku, że szkolenia BHP są rozpatrywane pod kątem tego, że my pracowników uświadamiamy, że tutaj sugerujemy być może im pewne rozwiązania. No nie, my zapoznajemy z przepisami, ze stanem pewnym faktycznym, ale my rzeczywiście dajemy im się wypowiedzieć, a pracownicy często nie dają się wypowiadać. Już tutaj nie chciałabym ważyć tego, czy dlatego, że jednak kadra zarządzająca, nie, przeważającą część stanowią mężczyźni w takim szacunku procentowym, ale gdybym miała powiedzieć jednym zdaniem, to powiedziałabym, wydaje mi się, że tak. Co by wyniknęło z dyskusji, tego nie wiem. Musimy umówić się chyba na następne spotkanie. Okej, okay. I tym samym dziękując bardzo za udział w tym spotkaniu i wypowiedzeniu, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i powinniśmy dbać o siebie, zapowiadamy kolejne spotkanie właśnie o kobietach w BHP, czy o nowej formule szkoleń zarówno inspektorów BHP, tak, jak i również kadry kierowniczej, tym z aspektem właśnie psychologicznym, jak właśnie wspierać pracowników w kryzysie emocjonalnym, jak wychwytywać. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję pięknie i dobrego dnia.
Dziękuję.